Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Maryja po zwiastowaniu wyrusza do Elżbiety. Chce z nią porozmawiać o wydarzeniu, które ją spotkało, o zwiastowaniu, a także pomóc swojej krewnej, która, jak się właśnie dowiedziała, była już w zaawansowanej ciąży. Podróż z Nazaretu do Ain Karem musiała Maryi zająć kilka dni, ponieważ do przebycia miała około 150 km. Jak wskazuje ewangelista, całą drogę odbyła z pośpiechem, wskazującym na gorliwość w wypełnieniu Bożych planów. Napełniona Duchem Świętym Elżbieta rozpoznaje, jaką nowinę przynosi Maryja. Nazywa ją błogosławioną. Wie, że jej młoda krewna ma do wypełnienia misję i przez nią narodzi się Zbawiciel świata, Chrystus. Poruszenie przeżywa także będący jeszcze w łonie Elżbiety Jan Chrzciciel, który gdy dorośnie, stanie się prorokiem wskazującym bezpośrednio na Baranka Bożego, który zgładzi grzech świata. W oryginale słowo użyte przez Łukasza może oznaczać także zatańczył. Jest to bowiem to samo słowo, które zostało użyte przez autora starotestamentalnego, gdy król Dawid wprowadzał Arkę Przymierza do Jerozolimy i tańczył przed nią. Wskazuje więc to na Maryję jako nową Arkę Przymierza, miejsce, w którym przebywa Bóg. W zdaniu błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana, Elżbieta podkreśla, że plan Boży mógł się wypełnić dzięki wierze Maryi, dzięki jej zaufaniu. Pan Jezus sam później powie: błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Nasza wiara i zaufanie wobec Bożych planów, słuchanie Słowa Bożego i wypełnianie Go może sprawić, że również my będziemy stawali się błogosławionymi, szczęśliwymi. Warto o to także się zatroszczyć po to, aby nasze świąteczne spotkania były takie jak Maryi i Elżbiety, pełne radości i wzajemnej pomocy.